Witam Państwa serdecznie. Agnieszka Malczewska-Błaszczyk, Wasz terapeuta holistyczny, doradca życiowy, ale też aromaterapeuta. I witam Was na Harmonii Kosmosu. Mam znowu przyjemność rozmawiać tutaj z Panią Magdaleną Migdał, firma Shamasa. Wszystko się zgadza. Olejki, które używam i nie tylko olejki, z których jestem bardzo zadowolona. I jeszcze raz witam serdecznie Pani Magdaleno. Proszę nas tutaj wprowadzić, bo widziałam mnóstwo nowych produktów i po prostu jestem jak zwykle urzeczona. Agnieszko, dzięki za zaproszenie i dzień dobry wszystkim jeszcze raz. Zaczynamy, mówisz, od olejków, tak? Tak. To znaczy tak, mamy bardzo szeroką gamę olejków eterycznych, czystych, takie, które, to są takie, które mają bardzo szerokie zastosowanie i właśnie w aromaterapii, i do sauny, i do masażu, wszystko w zależności od tego, jakie są potrzeby. Ja wspomnę krótko o tych, które mamy w tej chwili od niedawna. Właśnie. Mamy i słodką brzozę, i to pod kątem jakby i zapachowym, i terapeutycznym. Świetne, niektóre są naprawdę niszowe, rzadko spotykane. Mamy... Ja tu się nie mogę powstrzymać, żeby sama nie dotykać, no dobrze. Dotykaj, proszę cię. Ale nie, wybieraj po kolei. Mamy słodką brzozę. W ogóle byłabym skłonna otworzyć, żebyś nawet powąchała, bo to jest jeden z takich zapachów, który zrobił na mnie też piorunujące wrażenie. Piękny, niszowy, tak palonego drzewa. Będzie pięknie i do masażu, nadawał się i do sauny. No coś takiego, powiedziałabym, że się kojarzy z czymś dobrym, wędzonym i mam ochotę to zjeść. Już padło kiedyś porównanie do barszczu na wędzące, ale to ja jestem zdecydowanie za ogniskiem. Coś takiego ogniskowego, zdecydowanie. Zdecydowanie. Tak, więc to dla bardzo ciekawe. Tak, fanów takich aromatów. Mamy jodłę świeżą, w tej chwili też rumianek rzymski, który jest świetny, jeżeli chodzi nawet o niemowlaki, kardamon. No właśnie, ale rumianek rzymski dla nich w kontekście, tak? W kontekście stosowania, tak jak i lawendy, tak i rumianek rzymski. Aha, na uspokojenie. Między innymi tak. Oprócz jak? No bardzo, to jest niesamowite, bo nie przypuszczałam, że tutaj jest taki elementarny faktycznie zapach lawendy w tym rumianku. No mam takie jakieś odczucie po prostu. Może dlatego, że to jest... Może dlatego, że kwiatowo. Dla mnie to jest rumianek. Ale faktycznie nie, jest rumianek. Zdecydowanie, tak. Ale no, jest rumianek. W ogóle taki olejek, o którym muszę powiedzieć, ponieważ długo szukaliśmy tej jakości i jest świetny, znany głównie z drewienek, które pali się jako kadzidła, do oczyszczania przestrzeni. On taki jest pomocny w medytacji, w wyciszeniu. Olejek Palo Santo. O tak. Właśnie zupełnie, nie ukrywam, że też przykuł moją uwagę tutaj. Ale będzie on zupełnie, nie wiem, znasz go? Popatrz, bo on zupełnie inaczej waszego pachnie. Nie znam, właśnie dlatego z całą przyjemnością, a wiesz, że po prostu spełniasz, nie wiem, moje, że tak powiem, marzenia, bo ja sobie tak myślę, fajnie by było, jakby Shamasa miała olejek Palo Santo. Bardzo tak? Nam no się więc... go chciało od dłuższego czasu i w końcu jest. Zupełnie inny. Czasem klienci są zaskoczeni, bo to nie jest ten zapach palonego drewienka, więc zupełnie jakby inny klimat. A z drugiej strony też jest świetny jako, chociaż trochę może go szkoda, odstraszacz wszelkich latających przyjaciół. Chyba, że to są inni przyjaciele, to w sumie dobra. Nie, tak. Muszę wspomnieć, ponieważ oprócz takich czystych olejków eterycznych mamy też swoje mieszanki, które są dedykowane na konkretne zadania. I to jest, ja je zaraz tutaj tak sobie położyłam, że nie mogę sięgnąć po to moment. To jest mieszanka, tak, już w ubiegłym roku mieliśmy taką mieszankę, gdzie dominowała cytronella, która odstrasza wszelkiego rodzaju owady, komary i takie inne stworzonka. Do niej stworzyliśmy też blend, bo czasami przecież gdzieś w domu przy tarasie tak samo chcemy się ochronić przed takimi latającymi stworami. I idąc, że tak powiem, dalej w tym temacie, stworzyliśmy takie trzy mieszanki oparte na olejkach eterycznych, które razem w synergii mają konkretne działanie. Chciałam zostawić na koniec, bo myślę, że on Ci się najbardziej spodoba. Ja tylko przepraszam Cię, bo tutaj jeszcze w tych pojedynczych to tutaj widzę wrotycz, co też jest nieprawdopodobne i właściwie tutaj... Wąchałaś pewnie, tak, piękny. Tak, wąchałam i to jest też wyjątkowy zapach. Piękny, niebieski, czysty. Bardzo ciekawy. No. Świetna sprawa.
z tych olejków, wracam do mieszankowej, bo mnie tutaj wrotyczem rozproszyłaś. No ale możemy ten wrotycz zastosować? No wrotycz znany jest tak samo jako olejek, który odstrasza tak samo owady między innymi, ale on też będzie świetny w aromaterapii, czy w takim, że tak powiem, używaniu ja, na masażu. Wiesz, ty już tak spytam od razu, bo tak, a po ugryzieniach owadów, czym polecasz smarować, bo tutaj jest taka mała epidemia. Mała epidemia, paczula na pewno. Paczula, okay. Tak, olejkiem eterycznym z paczuli my to od lat stosujemy. Ja nawet wiem, że mucha końska, też ugryzienie z muchy końskiej daje radę. On podobno, ale to jest niesprawdzone przez nas osobiście, podobno działa też na ugryzienia węży. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tego sprawdzać. Wracam do mieszanek. Tak jest. Myślę, że to nie ta pora, ale jest taka mieszanka, która nazywa się Dobranoc. Jak mówiła mama? Pchłynanoc. Brawo. Mamy Dobranoc, Pchłynanoc. Dziękuję za pchły. Nie, nie, nie. Tam jest karaluchy pod poduchy i tak dalej, i tak dalej. Mieszanka taka, która wprowadza w stan relaksu, pozwala wypocząć, właśnie nadaje się na wieczór, czy jak dzieci rozbrykane po, nie wiem, po zabawie. Fajnie spryskać przestrzeń gdzieś w pokoju, stworzyć oczywiście odpowiednią atmosferę do tego. Bardzo pomaga, relaksuje. Już naszym klientom się spodobała, więc też mnie to bardzo cieszy. I to jest tak, ta mieszanka do dyfuzora, bo tu są rzeczy takie do dyfuzora, a tam są odpowiedniki w mgiełkach. Ja zaraz do nich też przejdę, ale opowiem jeszcze o działaniu. Jest też mieszanka Omnibus, która pomaga w skupieniu myśli. Pomaga, będzie pomagała w pracy, w uczeniu się, ona taka bardziej ziołowa, świeższa. I mamy taką mieszankę, i to właśnie też do dyfuzora. Inna zupełnie, prawda? No i ta, którą ci zabrałam, żebyś jej nie zabrała. Ja się tak chciałam spytać, czy to można jako perfumy używać w zasadzie? No, wszystkie olejki możemy używać jako perfumy, tylko wiesz, wiadomo, co? W zasadzie na oleju chyba bardziej, dlatego że no, z tymi eterycznymi trzeba też rozsądnie, uważnie. Chociaż jakbym musiała pomyśleć dokładnie, co jest w składzie, to chyba by można było. Bo to też w zależności od tego, jaki jest skład, bo wiadomo, że jeżeli cytrusy, to nie na słońce, prawda? Znaczy, przyznaję się, że używam twoją werbenę. Ja wiem, że to na słońce. Tu patrzę jeszcze coś na ręce. Nie, nawet zeszło mimo wszystko. Ale jest naprawdę rzeko piękne perfumy, niezależnie. No, to no był więc pierwszy właśnie, tak produkt, który zakupiłam właśnie tak, pierwszy no, raz to nawet nie pamiętam. Ale super, bardzo się cieszę, bo ja ją też bardzo lubię. Jest taka no, też ciekawa. No i to jest mieszanka, która zawiera bardzo cenne olejki eteryczne, właśnie palo santo, kadzidłowiec, drzewo różane, drzewo sandałowe. Taka mieszanka, która będzie pomagała, będzie bardzo przyjemnie towarzyszyła medytacji, ćwiczeniom jogi, praktykowaniu jogi. Więc oprócz tego, że to jest w dyfuzorze, jak ktoś nie ma dyfuzora, super sprawa, bo to jest w takich mgiełkach, więc można zabrać nawet gdzieś ze sobą. Nawet nie trzeba być posiadaczem dyfuzora. No, super. Coś jeszcze nowego, tak? Mieliśmy mówić o nowościach, więc jeszcze coś nowego. No, ja sobie tutaj przyciągnęłam ją, bo muszę ci powiedzieć, to jest jedno z ostatnich. No, właściwie klienci się o nie upomnieli. Ja w ubiegłym roku zrobiłam specjalnie na życzenie. Natomiast teraz już mamy go w ofercie. To jest mydło z... Agnieszka, robimy nagranie na żywo. Właśnie weszłaś nam w kadr. Ale dobrze, nie, normalne to. No. Dobra, idziemy dalej. Mydło z paczulą. Podobno, bo już mamy takie recenzje, jak się zostawi w łazience, cały czas pachnie pięknie paczulą, ale oczywiście ono myjone jest oczywiście na masłach i olejach, jak zawsze roślinnych. No i zawsze pytasz o nazwę? Pytasz o nazwę mydła, to powiem. Zdecydowanie. Odwaga. W ogóle, odwaga. Odwaga, okay. Odwaga, z paczulą musi być odwaga. Szukamy czego... Ach, właśnie, zapomniałabym jeszcze. Na pierwszym planie jest i prawie o tym zapomniałam. Pielęgnacja, bo myśmy tu na olejkach się skupiły aromaterapeutycznych, a jest pielęgnacja. Zawsze wszystkie dziewczyny, które były na stoisku, mają cery mieszane albo tłuste, wiedzą, że zawsze polecam olejek rzeżowa. Polecałam, dalej polecam, ale przy cerach dojrzałych było też takie pytanie, no ale coś więcej, żeby to robiło. No tam to zmarszczki czy coś tam. No i taką odpowiedzią na olejek rzeżowa jest eliksir. Przeczytaj do jakiej cery? Ze srebrem i ceramidami. Do cery ładnej. Do cery ładnej, dla nas wszystkich.
Na oleju żożoba z zieloną herbatą, ze srebrem i co ważne, tu jest taki naukowo opracowany kompleks z żółtego pomidora, który ma bardzo szerokie, przebadane spektrum działania i właśnie na te nasze wszystkie, że tak powiem, domniemane niedoskonałości, on się świetnie nadaje. Czy jeżeli chodzi o jakieś zarzucenia pod oczami, czy naczynka, czy jakieś drobne zmarszczki. Super sprawa, dalej delikatny, więc jak używałyście panie żożoby, można spokojnie eliksir teraz ze srebrem. To jest taka rzecz z bajerem. W ogóle jeszcze ten spotka mi złota. W ogóle tu masz tyle takich fajnych innowacji i to wszystko jest z pasji. Po prostu. Ja to lubię. Tworzę, się nie mogę doczekać, żeby to powstało. Bardzo się cieszę, to będę cię dalej wabić. Dobra? Wabnie. Znaczy wiesz, nawet nie musisz specjalnie, wystarczy, wiesz, tutaj, zresztą powiem tak, ktokolwiek nie podejdzie, bo ja już sobie to już nie wytrzymałam, bo tutaj mamy, co to mamy? Co to jest tutaj? To mamy, tak, teoretycznie to co zawsze, ale jakaś nowa sekcja się pojawiła, bo mamy perfumy takie naturalne w kremie, one mają takie szkatułki, jeżeli przychodzicie na nas, to kojarzycie. I mieliśmy do tej pory 18 zapachów, natomiast od ubiegłego roku mamy 10 nowych, takich bardziej, powiedziałabym, europejskich, świeższych, trochę łatwiejszych, troszkę słodszych. Więc to jest taka alternatywa dla chemicznych perfum. Fajne, trwałe, bo właściwie od tego cała historia perfum się zaczęła, że te zapachy były jednak na tłuszczu, wtedy zwierzęcym, no teraz już roślinnym. Fajna rzecz, dobrze przyjść do nas, przetestować, pochodzić z tym na chwilę, zobaczyć, bo każda skóra też inaczej interpretuje zapach. Świat zapachów jest światem skojarzeń, więc też każdy inaczej reaguje. Jakby co, to próbki też można oczywiście zamówić przez internet, ale Agnieszka, możesz wszystkie naraz testować teraz osobiście. Będę jak pachnąca apteka. Nie no, żartuję, perfumeria, bo one są naprawdę niesamowite i zresztą powiem tak, ktokolwiek nie podchodzi do tego stoiska i nie bierze to. Tak wabimy, taki mamy swój sposób na zwabianie do siebie. Ale z tego wynikają bardzo fajne spotkania, rozmowy, znajomości. No, to jest najfajniejsze. Można powiedzieć, że olejki łagodzą obyczaje. Tak to wyszło właśnie w tym przypadku. Mamy to przetestowane. Tutaj niektórzy się po prostu tak rozczulą w zapachach, że jak to się mówi, harda natura często tak jakby przeradza się w jakąś taką bardziej przystępną. Nie ma, że ten pan awanturujący się bez krawata, prawda, czy coś w tym stylu. Ale to właśnie dlatego, klient że bez niej i tak dalej. Gdzieś tam jakieś, że tak powiem, wspomnienia się uruchamiają i to zawsze są fajne rzeczy takie. Tak, przejrzałyśmy wszystko. Mam tu jeszcze jedną rzecz, ale nie wiem, czy o niej mogę mówić. Możesz o wszystkim. Bo jeszcze nie można jej kupić. Znaczy, można nie szkodzi, ją tutaj a kupić. Tak zwaną, jak to mówią, reklamę przedstępną, czy coś? Zapowiedź. Dobra, tak zrobimy, dobra. To spontanicznie. Nie wiem, jak to się wszystko robi jest dokładnie. Spontanicznie, sami widzicie. I to wszystko pójdzie na żywo, tak jak jest. Nie wiem, jak to się robi dokładnie, ale zrobimy tak. Na ten produkt dla twoich klientów na hasło Szamasa? Może być nasza masa. Szamasa, Eso Pozytyw. Eso Pozytyw, myślałam. Dobra, robimy na hasło Eso Pozytyw. Na to hasło 15% zniżki. Wow. To pozdrawiamy Irlandię, Anglię. Do końca lipca. Niemcy? Do końca lipca. Piszecie do mnie na maila, na Facebooku, gdziekolwiek, ponieważ tego produktu jeszcze nie ma na stronie, więc nie można go tak normalnie zamówić. Tutaj jak będzie troszkę później. No zobaczymy. To czekaj, to przesuniemy, poczekaj, bo to jest na żywo. Pod filmikiem możesz umieścić. Dobra. Będzie, to jest już zupełnie tak spontanicznie, że ja nawet nie wiem, kiedy to pójdzie. Może do tego czasu będzie, ale to nieważne. Nawet jakby był, na to hasło będzie tak jak obiecałam, zniżka. Tak. Zawsze polecam olejki, to jest firma znana z tego, że mamy olejki, które dobieramy do różnego typu skóry, znaczy odbier pod kątem typu skóry, pory roku, czy dzień, czy noc, ale są panie, które absolutnie nie chcą używać olejków, więc ugięłam się. Jest kremik w ofercie. Jest kremik na hydrolacie różanym, z kwasem hialuronowym, na oleju śliwkowym, pomidorowym. Świetny skład, bardzo ładnie się wchłania. No i już właściwie od 2 dni klientki już zaczęły testować, więc przychodzą z pozytywnymi komentarzami. Mam nadzieję, że pozostała, że tak powiem, publiczność też będzie zadowolona.
Także jest pierwszy w szamasie, pierwsze dziecko kremowe w szamasie jest. No, powiedziałabym, że no, nieustannie zaskakujesz, ale zawsze pozytywnie, także... A to są naprawdę no, niesamowite. Teraz wiesz, gdzie co masz? Szczerze nie wiem, ale... Ale to w niczym nie przeszkadza? Zostałam dogłębnie poruszona organoleptycznie inaczej. Ja tylko muszę powiedzieć, że to się tak składa, że przy tych perfumach, nawet jak wszystko wymieszamy razem, to one i tak ładnie się ze sobą komponują. Mm-hmm. Na tym polega też ich urok i magia. Nie można zepsuć po prostu. Ja widzę coś, co może na to wcześniej uwagi nie zwróciłam. Tu mamy serum ochronne z opuncją, cudownie, do ust. Tak. Na przykład jeszcze. Tak, nie zwróciłaś uwagi, bo ja sama jestem z tych, co muszą cały czas nawilżać usta i lubią to mieć w torebeczce, w kieszoneczce cały czas. Serum tylko olejowe, nie ma tu żadnego syntetycznego zapachu, żadnego dodatku. Te oleje, które fajnie działają, zmiękczają skórę, nawilżają, odżywiają, tak jak opuncja chronią przed UV malina, która nie ma filtrów, ale tak działa. Bo jest część osób, która bardzo buntuje się na stwierdzenie, że ma filtr. Natomiast wszyscy, którzy praktykują używanie maliny, wiedzą, że ona bardzo spowalnia ten proces tak jakby opalania czy oparzenia, jak zwał, tak zwał. W każdym razie tu jest i malina, i skwalan, i opuncja, i śliwka, i migdał. Bardzo odżywczo. No. I w ogóle można bez lusterka używać, to jest też fajne, ja wiem jak to jest, jak jedziesz autem i musisz teraz i natychmiast. I w każdym momencie, szczególnie jak są teraz takie upały i wszystko. No właśnie, ja tutaj widzę, że to te perfumiki, co ja sobie tutaj, znaczy perfumiki, no perfumiki, bo tu no, mamy tak. Magic of, no nie, no to jest genialne, nie musimy jechać do Indii, a mamy, no. Te są w takim ładnym, takim bajeranckim. Tak, chcesz drewnie. Zapytać o drewno może, bo widzisz, że są inne, a tu chciałabym są inne. Chciałabym nieśmiało, ale nie wiem, czy pytaj, mogę. Pytaj. Pytam. Bo to jest tak, nie mamy wpływu na to, w jakim drewienku to przyjdzie. No to są Indie, tam trzeba mieć, że tak powiem, dużo luzu na tą współpracę. Współpracujemy już długo, więc mamy ten luz. Czasem przychodzą w korze w drewienkach z kory shisha, czasem przychodzą w drewienkach akacjowych, a czasem w drewienkach z drzewa różanego. Na tym polega urok, nigdy nie wiesz, co dostaniesz. No, taka fajna zapach, materia. Który zamawiasz, ale zupełnie nie wiesz, w jakim opakowaniu i nie mamy na to wpływu. Ja powiem tak, ja bym jeszcze tutaj właśnie zobaczyła jeszcze tą drugą deseczkę, bo to nie to, że to macie tylko tyle zapachów, tylko znacznie więcej. I są jeszcze takie wspaniałe produkty, które jak myśmy poprzednim razem kręcili, było tylko 18 sztuk. 3, ale to jeszcze te. Pachnidła botaniczne, tak? Słuchajcie, na sekundkę, bo tutaj weźmiemy coś jeszcze. Aha, bo to tak, zabieramy to na chwileczkę. Tą skrzyneczkę. No. Dobrze, a to damy jakoś tam radę. Tutaj, dzięki. Tutaj przekazuję, bo skrzyneczka jest taka właśnie tutaj, ale to tak już pokażemy do kamery. Okej. Okay. I tutaj mamy wspaniałe produkty, mamy... Słuchaj, to w ogóle jest taka alternatywa też dla perfum, ale w olejku. To są olejki eteryczne zawieszone na olejku żożoba. Powiem tak, zapachy powstają subiektywnie. Właśnie. I to jest, to słuchajcie, naprawdę niesamowite. Wtedy jeszcze były dwa dostępne, a tu widzę, jest jeszcze więcej. Już znowu przybyły. O, przybyły dobra, nowe dwa. Przybyła oczywiście paczula, bo jak powstało mydło... Ups, dobrze, zróbmy bałagan, nie będzie. Nic się temu nie stanie. Jest paczula, jest lawenda z pomarańczą. To są z tych nowości, więc w tej chwili jest ich 5. Ja może przypomnę, jest plumeria, czyli frangipani. To jest taki olej, to jest olej, który pozyskiwany jest z kwiatów tych, które robione są wieńce na Hawajach. Często o to pytacie, więc dlatego od razu o tym wspominam. Jest też jaśmin dla fanów jaśminu. To może od razu będziemy tak, która to ta nazwa? Zalehotia, Zalehotia. Tak. Nie. Odstawiamy, dobra. Odstawiamy. I co te wieńce na Hawajach? Czy coś przegapiłam, bo tam pan mnie rozpraszał przed chwilą taki. Jest okej. Okay. Jeden. Yuminoe, czyli jaśmin. Dla fanów zdecydowanie jaśminu. Tak jak są fani róży, są fani lawendy, są fani jaśminu. Mocny, ciężki, wyrazisty zapach. Natomiast jest grupa osób, która bardzo go lubi. Ja go też kocham. On się bardzo też długo trzyma. Jest lawenda z pomarańczą. Dla fanów lawendy, ale nie tak oczywiście, bo jest odświeżona nutą pomarańczy. Ona jest fajnie wyczuwalna. Pomarańcza bardzo tak orzeźwiająca, to jest pierwsza nuta, a potem ona, że tak powiem, schodzi na drugi plan i zostaje już właściwie lawenda, która jest trochę podkręcona, orzeźwiająca.
Ta hotanea, o której mówiłaś, to jest kwiat gorzkiej pomarańczy, czyli neroli. Taki, można powiedzieć, unisex. Bardzo często stosowany składnik perfum męskich, ale ogólnie olejek taki, który świetnie pasuje i do kobiet, i do mężczyzn. No i oczywiście paczula, ona musiała tu być, bo my mamy wszystko paczula. Musi być, co tylko się da stworzyć, to paczulowe powstanie. Myślę, że to jest też mocno energetyczny olejek, ta paczula. Mocno, ale nie dla każdego. To jest taki olejek, w ogóle paczula jednym się podoba, drugim nie. Można podejść zadaniowo albo energetycznie, ale da się lubić, da się lubić. Tu są zdecydowani fani. To jest taka, taka ładna seria. Słuchajcie, tak się wącha, bo ja już nie wytrzymałam to przed nagraniem. To jest mistik. Dobra, idziemy dalej. To znaczy tak, no to akurat są dostępne tylko na festiwalu, bo to mieliśmy tak dla pokazania na żywo, ponieważ tego jest, tak, że tak powiem, bardzo malutko i to jest akurat ud, czyli drzewo agarowe, olejek. Wzięłaś taki akurat z drzewa palonego, nawet chyba go już nie mamy, bo się sprzedał. On po prostu to jest, że można się posmarować, jak się przechodzi, żeby zabrać ze sobą ten zapach. No tak, jak ktoś się zabiera, to potem wraca, żeby już tak zabrać inaczej, no, także... Okay. To są te do tego tutaj. Aha, bo to jest ten orientalny. Tak, bo tutaj są te, które są oryginalne, a tam akurat testerki wyciągnęłyśmy. I'm sorry, bo tu nie piszę tester, już namieszałam. No, bo to było tak spontanicznie, że nie zapytałaś. Po prostu nie, no wiecie co, po prostu tutaj, no tak wiecie, wąchacie, wyłącza mózg, zamyślacie się. No ja nie protestuję, niech się czuje swobodnie. I takie akcje są, ale nie zepsułam, śmieję się. No. Jest okej. No mamy już, tak patrzę. Mamy już wszystko. Tak. No jeszcze mam jedną rzecz. No jeszcze jedną rzecz. Właśnie. Tam są perfumy, no ale ich nie będzie widać. Ja mogę tylko powiedzieć, tutaj że tam jest... na miejscu, żeby nie robić bałaganu. Tam jest tylko cała gama jeszcze taka bardziej orientalna. Orientalna i kwiatowa. Deseczkę. Dobra, tutaj delikatnie oddaję. Dobra, dasz radę? Tak, oddaję i bardzo proszę jeszcze o tamtą deseczkę. Tamtą deseczkę. To tutaj sobie weźmiemy. Dobra, bardzo dziękuję, no bo to już się mówi o... No dałaś radę. Dobrze, wiecie co, tak tutaj uciekam z kadru, wracam, ale jest taka potrzeba chwili, bo tutaj słuchajcie, jest bardzo dużo klientów przy tym stoisku i w związku z czym tak, no, musiałyśmy się ustawić, wydzielić, a i tak gdzieś tam tu wszyscy, prawda, krążą. Opium. Ja widzę, że tutaj bardzo często już palcem wymazane. Wymazane, ale opium też jest, właśnie tak jak jaśmin. Są fani opium i to w ogóle nie jest zapach, którego się uczy, tylko się go kocha albo nie i tak jest. Ale jakie to jest fajne, przepraszam cię, jakie to jest fajne, taka galaretka, taki i pisze aloe, żel anosowy. No to jest żel anosowy, ale słuchajcie, jakie to jest piękne, tak od tej strony, bo ja widzę takie bąbelki, to jest takie ładne. Kurczę, tak. To tak a propos perfum, mamy żel anosowy, ale będziemy rozmawiać o zapachach? Nie, bo to jakby jest... No, na stronie one są opisane, nie mogę powstrzymać, no bo ja tak subiektywnie jakoś opisałam, żeby coś podpowiedzieć. Aha. Można zamówić, oczywiście można zamówić próbki, no albo można nas odwiedzić osobiście w Skoczowie, w naszym mini sklepiku firmowym, albo można nas gdzieś złapać w terenie czasem, gdzieś jesteśmy, tak jak teraz. Ty się smaruj, a ja jeszcze powiem o jednej rzeczy. Coś, co też chciałam prawie zapomniałam. Spytać. Prawie zapomniałam. Mamy taki produkt, my sami kochamy się masować i uznaliśmy, że chcemy mieć dobrej jakości tą bazę do masażu. Ona też będzie świetnie się komponowała z różnymi olejkami eterycznymi, ale najważniejsze jest to, że ona świetnie będzie odżywiała, regenerowała i nadawała się tak samo do masażu twarzy. Jest z olejem ryżowym, winogronowym, to jest wiadomo baza, ale też jest olej zielonej herbaty, awokado, witamina E, czy masaż Kobido, czy masaż całego ciała. Można oczywiście neutralnie zupełnie, bo tu nie ma żadnego zapachu. Bardzo ma też, że tak powiem, taką konsystencję, że nie szybko się wchłania, bardzo fajnie się na niej masuje. Czyli też to są recenzje od masażystów, nie moje. Chociaż powiem, na mnie to było testowane, jak robiłam, to cały czas testowałam. Zaraz ty wiesz, rączkę wymasujemy. Ty, ale tymi perfumami teraz wymasujesz. No, ale tak, nie? Dobrze. Ale fajna baza właśnie, super sprawa do olejków eterycznych. Czy masażyści, czy w domu nawet, żeby sobie zrobić, to nawet balsam do ciała, to nie musi być masaż, po prostu dodajesz sobie olejku eterycznego i robisz sobie przyjemny masaż. No. Taka rzecz.
to. Tak. No, też, że tak powiem, mogę się przyznać, że masuję też, bo tam się nie przyznaję w zasadzie, więc powiem Ci, że to też wyszłoś mi naprzeciw z bardzo fajnym tematem. No bo się nie przyznaję, bo jestem wygodna, wiesz, wolę bardziej tutaj tak i umysłowo i z dźwiękiem, ale też przyznaję, że coraz częściej już te punkty refleksologiczne różne naciskam, no bo tak, fajnie, pracujemy sobie z umysłem, z emocjami, z energią, ale niestety pewne rzeczy są tak mocno w ciele zastane, że musimy nacisnąć, tak? I jeżeli już też naciskamy, właśnie też tak jak mówiłam o tym olejku oregano, który tak ostatnio gloryfikuje, ponieważ on jest świetny właśnie, no dobra, jest płukanie solą, tak? Ale ten olejek na odrobinie miodu, czy oleju kokosowego, bo tam niektórzy tak jedzą, no, są różne tam preferencje, ja jem bez, na tłuszczu. Ale to nie polecamy, tak? Nie polecamy. Ale tak. Ja to tam się nie krępuję. No to ma po prostu taki zbawienny wpływ, szybki, antyseptyczny i powiedzmy, jak to mówią, że bierze Was, tak? Że czujecie lekko, że boli Was gardło. No i taki olejek oregano, no ja tutaj myślę, że z szamas ewentualnie. No. Ten po prostu na oleju, ale tak samo tak, można z oregano, nie wiem czy... Można, tak, ale sobie tutaj. Mhm. Tylko, że olejek oregano tak samo można dać na przykład do dyfuzora ultrasonicznego. Pierwszy efekt może być taki, że bardzo silnie, na przykład przy kaszlu jakimś, przy jakichś tutaj nieżytach dróg oddechowych, pierwszy efekt może być taki, że jest nasilenie bardzo silne. No bo on jest ostry. Bardzo tak, mocne nasilenie ataku kaszlu. Natomiast efekt jest taki, ja już mam, że tak powiem, informacje zwrotne od wielu klientów, nawet dla dzieci to stosowali, że pierwszy efekt był taki bardzo nawet niepokojący. Natomiast dziecko do rana już było zdrowe, już jakby wszystko przechodziło, bo to jest, że tak powiem, bardzo silne działanie. No i właśnie jeszcze druga opcja, smarujemy właśnie punkty refleksologiczne na stopach. Tak samo olejkiem oregano zakładamy skarpetki. No i też mamy fajne efekty, także znowu mówimy o punktach i jednak o tym bezpośrednim nacisku, więc ja już też coraz częściej nie ukrywam, że klientom ruszam stopy, tak? Agnieszko, wykorzystamy to? Słuchaj, nie ma problemu, no dłonie gdzieś tam też, ale tam, dobra, skończyłam różne dziwne kursy masażu, ja mówię dziwne, no nie dziwne, ale to mówię, to już jest tam osobny temat, także... Słuchaj, tą bazę będziesz musiała mówisz, przetestować, tak? I będę czekała na recenzję. Okej, okay. Dobrze. Po prostu, dobrze, tak? Dobrze, tutaj... Boję się, po co ja to powiedziałam? Bynajmniej. Słuchaj, to od razu wiesz, ja to będę, wiesz, w gronie testować, to od razu wiesz, koledzy masażyści się wypowiedzą, tak samo. Wiesz, także to w tym kontekście. Nie no, słuchaj, ja powiem Ci tak, jeszcze się nie zdarzyło, żeby coś było nie tak z jakimkolwiek Twoim produktem, więc wiesz. No i miałaś tutaj jeszcze jedną fajną rzecz tutaj, ale to już się kończy ta... Kończy ta się. Dobra, kończy to już tam, nie wiem, czy mówimy, nie mówimy, ale... Nie, bo to już... Znaczy, Amerykanie, słuchajcie, no. Jaki z tego wniosek? Bo to już nie powiemy Wam, co? Bo po prostu generalnie trzeba wpadać do szamasy, trzeba wpadać na stoisko, bo jest tutaj troszeczkę takich wspaniałych produktów sezonowych, które są, to są krótkie kolekcje. I jakaś po prostu... jedna partia czasem. No właśnie. No właśnie, tak, i ona po prostu się pojawi, jak jesteśmy gdzieś w terenie, to ona zniknie i no już jakby nie ma do niej dostępu. Czasem są takie produkty, które... To jest kwestia jakości, tak? I ta jakość jest tutaj pilnowana, dlatego jak czegoś tam zabraknie, no to po prostu już ten produkt jest jakby, no, wykluczony, tak? Natomiast ja się zawiesiłam tak na chwilkę na patchouli, tak przez chwilę, tak? Znowu patchouli. Nie, przepraszam Cię bardzo. Nie, patchouli też, ale chyba jeszcze neroli. Już mi się po prostu... Neroli, tak. Ale prawda, że cało ładnie pachnie. Neroli. Wszystkim się wysmarowałaś. Neroli, tak. Jest okej. Okay. Jestem, jak już mówiłam, chodzącą perfumerią. I tak samo jeszcze ta różyczka. Jest tylko jeszcze różyczka. Dobrze. Nie, to bardzo, bardzo romantycznie. Zdecydowanie jest tutaj też wspaniała i zresztą wszystko, no to tak, co Wam będę mówić, tak? No mamy wszystko już opowiedziałyśmy. Także chyba. Słuchaj, a gdzieś będziecie, bo tak, mówicie, że macie sklep taki na bieżąco, żeby wejść, powąchać w Skoczowie. Skoczowie, tak? Tak, jak jedziecie w stronę tak Wisły, to możecie do Skoczowa, do nas, do sklepu firmowego wpaść w odwiedziny. Kierunek, ustroń Wisła, Skoczów jest pierwszy, wpadacie do nas w odwiedziny. A jak nie, to przecież mamy stronę i tak jak mówiłam, wysyłamy też próbki, więc piszecie do nas, my tam po drugiej stronie jesteśmy, czy na Facebooku, czy telefonicznie, czy mailowo, co potrzebujecie, jak damy radę, to załatwimy, zorganizujemy. Strona, widać stronę, nie widać. www.szamasa.pl To się pisze z Hamasa, żeby nie było. Żeby nie było. Wiesz co, ja tak powiem Ci, że tak oddałam się w te zapachy, że po prostu tak odpłynęłam.
To teraz także, już poza kamerą będziemy się smarować. Tak, zdecydowanie. Ja tu jeszcze, słuchajcie, zostaję, bo tu muszę sobie pobadać jeszcze radiestezyjnie. Tak, bo ale ja zawsze... też teraz. Ja się wtrącę trochę. Tak jest, dajesz. Agnieszkę poznałam, jak wpadła kiedyś na stoisko, kobitka z wahadełkiem i buszuje tutaj po tych wszystkich produktach. Myślę, no nie przeszkadzam, jak sobie sprawdza. A ona mi się pyta, a pani tu obsługuje? Ja wiem, no generalnie tak, tylko po prostu nie chciałam przeszkadzać. Ja mówię, chamsko PL, no nie? To ja stoję. No dobra. To jest początek naszej znajomości, tak właśnie wyglądał. Ja mówię, I'm sorry for pa. Nie było bardzo śmiesznie. Nie, wiecie co, był upał, ja oczywiście jak zwykle byłam w tempie, była to poprzednia harmonia kosmosu, to był właśnie ten nasz pierwszy raz. A nie wcześniej jeszcze? Tylko poprzednia? Wiesz co, nie wiem, powiem ci, że się zakręciłam już dosyć. Myślę, że to gdzieś tam na nagranie. Mam wrażenie, że dłużej się jakoś znamy, nie wiem. To tam, no oczywiście wcieleniowo też bym w ciemno tutaj rzuciła. Natomiast, no faktycznie, no nie ukrywam, że wszystkie produkty sprawdzam docelowo i bardzo, bardzo sprawdzam. Przyznaj się? Przyznaję się i jestem w fazie właśnie testowania różnych olejków, bo szukam alternatywy do pewnej firmy, która jest bardzo często wymieniana, a niestety produkty są drogie. Natomiast no, myślę, że to jest najlepsza polska alternatywa, przynajmniej tak na dzień dzisiejszy. Bardzo dziękuję. Ponieważ to jest bardzo wysoka energetyka tych produktów. Ja się właśnie skupiam na energetyce. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, ja że przyszła jestem wahadełkiem. Aspekty oczywiście zapachowe, tak, bo to jest ten, to jest to, co jest oczywiste, konsystencja, zapach, a dodatkowo energetyka, czyli tak zwana wartość dodana. Także to jest bardzo się cieszę w takim razie, że wpadłaś wtedy na stoisko. Pomimo tego, że cię nie obsługiwałam. Nie, no tak się śmiejemy, ale tak, to wiecie co, reakcje na wahadełko są różne. Dzisiaj też przyszłam z wahadełkiem, właśnie zaczęłam już analizować nowe produkty, ale już mówię, tyle pytań zaczęłam zadawać i kurczę, mówię, dobra, to już tam będziemy kręcić na żywo, pytam dalej. Sprawdź poza kamerą. Bo inaczej nie wyjdę z tego stoiska pół dnia. Będę się bardzo z tego cieszyła. Jeszcze mamy dzisiaj wieczór i jutro prawie cały dzień. A tutaj tyle zadań, zaraz koncert i tak dalej. No tak, tak, bo ty artystycznie jeszcze dzisiaj się udzielasz, prawda? Tak, tak, jeszcze na gongach jako dźwiękoterapeuta. Ale mówię, to się wszystko łączy. I tak samo stosujecie kamertony, stosujecie gongi, misy. Ja już nie mówię o masażystach, co jest jakby oczywistym, że olejki powinny zawsze wchodzić, chociażby do takich olejków relaksacyjnych, czy w dyfuzorze, czy w ogóle bezpośrednio właśnie do masażu. Czy tak nawet sami do takiego aspektu estetycznego możecie sobie delikatnie, mówię do masażystów, nakładać właśnie na nadgarstki, tutaj na zgięcia łokci, tak, to są te takie miejsca i podchodzicie do kogoś, robicie masaż i już jest fajny taki aspekt dodany terapeutyczny, tak? Ja potwierdzam jako klientka, że to jest bardzo ważne. Dla mnie bardzo ważne, żeby był odpowiedni, że tak powiem, aromat towarzyszący. Nie ukrywam, że jak idę na masaż, to z moimi olejkami w kieszeni. Zawsze na dzień dobry mówię, że ja przepraszam bardzo, ale czy mogłabym te właśnie tutaj użyć? Bo w zależności od nastroju też mam ochotę na coś. No dokładnie. I tu jest jeszcze ta kwestia, że na przykład tak jak mówię, pracujemy dźwiękoterapeutycznie, to też dajemy przed zabiegiem komuś do powąchania olejek. Jeżeli tej osobie ten olejek odpowiada, to w tym momencie no, możecie ją też posmarować tam, gdzie lubi, czyli powiedzmy, znaczy to jest też oczywiście za przyzwoleniem, to już jest inny temat, tak? Ewentualnie tej na płatki uszu, czy tutaj na szyi, czy właśnie na dłoniach, tak, żeby to cały czas było gdzieś odczuwalne i tak mówimy aspekt dodany, tak? Także nie no, wykorzystanie olejków jest po prostu nieprawdopodobne. I dlaczego się jeszcze zajmę olejkami? Bo to są też częstotliwości, tak? Co prawda tutaj są podawane w megahercach i ciężko jest tak naprawdę to jakoś ogarnąć, jak to mówię ogólnie, rozumiem. Ale to mówię, wartość dodana, tak samo wiesz, to jest też takie może dla niektórych niezrozumiałe, ale ja również częstotliwości tych olejków, jak pracuję przez internet, to przesyłam ich częstotliwości. Więc to jest zupełnie gdzieś tam już inny wymiar, tak? Magia czy nauka? No właśnie, zawsze mówimy, że wszystko to, co jest niezbadane, niezrozumiałe, wrzucane jest do tematu magia. No, ale jak wiemy, łączy naukę akademicką z metafizyką, staramy się cały czas właśnie wszystko tu ładnie naukowo udowodnić. Mnie i ta forma, i ta odpowiada, więc ja się nie czepiam. Także, moi drodzy, podsumowując, aromatoterapia w wielu wspaniałych produktach, nawet w mydełkach,
I dla urody, i dla... No słuchajcie, wszystko wiecie, ja już, że tak powiem, tyle z mojej strony, bo ja bym to mogła długo i moglibyśmy jeszcze brać te wszystkie wspaniałe olejki, co tam są. Wszystko byśmy widziałam, to znieśli, ale już się nie zmieścimy chyba. Takie olejki, co w ogóle nie widziałam wcześniej, ale myślę, że zostawimy ten temat gdzieś tam na następny raz. Jak coś macie fajne opisy i... No i dobrze. Będziesz no i miała powód, żeby jeszcze nas odwiedzić. Ojejku, ja to chyba każdorazowo po prostu, bo... No to jest wartość dodana, tak już mówię. Dobrze. I pamiętamy jeszcze o dobrej energetyce osób, które wytwarzają, więc to jest tutaj... No, to ja chyba dodam, dlatego że dla mnie, jeżeli ja mówię teraz od strony jakby klienta, jeżeli przychodzę do masażysty, nie jest dla mnie ważne, jakie ma dyplomy, szkoły i techniczne umiejętności. Od razu pierwszy dotyk rąk wiem, czy to będzie udany masaż, czy nie. No niestety, niestety. Albo w ogóle jak patrzycie na masażystę, już czujecie, czy chcecie iść do niego, czy chcecie jednak zamykać drzwi i uciekać. To jest inna sprawa, tak. To jak na początku człowiek jeszcze zobaczy, to pół biedy. Gorzej jak w trakcie masażu. Dokładnie. No to jest dylemat, bo być asertywnym uciekać się, uciekać, tak? Nie, no dobrze, słuchajcie, jeszcze raz, Magdo, bardzo Ci dziękuję. Dzięki, po prostu wspaniały kolejny czas i... No i do zobaczenia, słuchajcie, do następnego razu. Macie informacje, jak coś piszcie pod nagraniem. Jakby co to pamiętacie o tej promocji, prawda? Dokładnie. Przypominam tylko. Także dziękujemy Wam. Dzięki, bardzo dziękujemy.